Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z serii Celebryka. Pana obok mnie to przedstawiać nie muszę. Witam serdecznie wszystkich widzów, cześć, cześć. Może w sumie powiem, że umawialiśmy się na to spotkanie jakieś 7 lat, ale w końcu jest i on. Oto jestem. Nie będziemy dziś na pewno rozmawiać, nie będę zadawał takich pytań jak tam nowy Passat, bo to w ogóle nie taka formuła. Będziemy się na pewno, jak to niektórzy mówią, cofać do tyłu, jakby można było się cofać do przodu. Ale zanim o tym, to powiedz, co w ogóle u Ciebie słychać? Gdzie Ty byłeś, jak Cię nie było? Gdzie byłem? Byłem trochę w rozjazdach, troszkę na tej swojej farmie w Portugalii, troszkę w Polsce w ramach takiego relaksu, nic powiedzmy, nie robiąc, to może za dużo powiedziane, ale generalnie urwałem się z choinki, jeśli chodzi o branżę mod. Więc teraz stwierdziłem, ok, będziemy reanimować kanał, bo troszeczkę oczywiście mało się na nim działo. I poczułem taki głód, bo w sumie w pewnym momencie miałem takie poczucie, że niewiele się, aż tak dużo się nie dzieje i że jak zrobię przerwy, to wiele nie stracę. Teraz natomiast zmiany są tak szybkie i tak istotne, że myślę, że ten powrót, ja zresztą już go doświadczam, bo już zacząłem zapisywać samochody testowe i jeździć pierwszymi samochodami, że już ten powrót jest dużo ciekawszy niż gdybym był przez te lata. Bo ja przeżywam to, choćby to no auto, w którym siedzimy, tak? To dla Ciebie ty może podchodzisz do niego jako jakaś tam konsekwencja wcześniejszych Twoich doświadczeń. Dla mnie to jest inny świat. Więc ja będę tak troszkę z innej perspektywy, pierwsze przynajmniej swoje testy robił, kogoś, kto będzie tym wszystkim bardziej zachwycony niż przeciętnie. A możesz powiedzieć, że jesteś uzależniony od tego, czy ta przerwa Ci pokazała, że właśnie nie? No właściwie to drugie, natomiast ja to lubię, to jest największy problem. Jak ktoś kiedyś powiedział, że zacznij robić rzeczy, które lubisz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu i mi to w pewnym sensie troszkę za mocno weszło, więc musiałem się od tej koncepcji odkleić, bo bym przepracował całe życie, zasłaniając się tym hasłem, prawda, więc potrzebowałem też troszkę przerwy. Dobra, ja może wplotę jeden wątek swój, że tak powiem, w tę rozmowę. Jak zaczynałem nagrywać filmy dawno, dawno temu, ty nawet nie będziesz tego pamiętał, pewnie nawet nie masz takiej świadomości, nagrywałem sobie tam telefon w łapę, mikrofon za 40 zł i wpadłem na genialny pomysł, że zrobię twoją parodię. Ty miałeś kanał Autocentrum, ja nagrałem jakieś auto w Śródmieście, coś takiego, broda, jakieś takie wygłupie, wiesz, tam nogi na suficie i tak dalej. I mój chyba szwagier wpadł na genialny pomysł również, że ci to wyślę. Znaczy ty, zamiast napisać, co za idiota, to ty to gdzieś udostępniałeś. Ja w ogóle tam, wiesz, z 80 wyświetleń, 1000-10 tysięcy, ale bardziej pomyślałem sobie, że ty jesteś spoko gościem, bo nie każdy ma do siebie dystans, a moje pytanie zmierza do tego, człowiek, którego znamy, widzimy, szczególnie jak się włączy przycisk nagrywaj, a człowiek prywatnie, to są przeważnie dwie inne osoby. Jaki ty jesteś na co dzień? Może mam trochę inny głos. Znaczy teraz może jest normalnie, ale generalnie nie wiem, czy po sobie zauważasz, bo jasne. Ja też po kolegach z branży zauważam, że jak tak się z nimi rozmawia, a jak słyszę ich w YouTubie, to są troszeczkę bardziej takie, każdy chce być tym lektorem, każdy chce mieć tą idealną dykcję, przez co tak. Troszeczkę odpływa od siebie samego. Natomiast powrót do samego siebie jest dosyć trudny, ale no warto próbować. Warto próbować, dlatego że też człowiek nagrywając po prostu siebie takim, jaki jest, czuje się z tym lepiej i idzie mu to łatwiej. Nie twierdzę, że mi się udało w 100%, ale czuję postępy. To może to jest w zasadzie jakiś sekret, że jeśli się to udało, to może to jest twój sekret, że jesteś taki w domu, powiedzmy, czy tam na co dzień, tak jak za kamerą, czy to jednak? Wiesz, ja w domu nie opowiadam o tym, że w kuchni mi, prawda, szafka skrzypi, nie tak? Chodzi. Więc są to inne troszkę tematy, ale tu generalnie chodzi o takie podejście i generalnie sam powiedzmy, że spięcie się przed kamerą, bo z wielkim rozczarowaniem zauważyłem, że spięcie się przed kamerą, które odczuwałem w ogromnym stopniu w pierwszych latach, jak kiedyś nagrywaliśmy tam na tyłach UJ-u, to ja pamiętam, że mówiłem, póki mi powietrza starczyło, bo nie miałem kiedy oddychać. I właściwie się zastanawiałem, kiedy oni właściwie oddychają, bo ja tu przecież cały czas muszę mówić. No i w pewnym momencie nagle mi to przyszło, że ten oddech, że to działa.
Natomiast lata mijały, a ja ciągle nagrywałem jako tester samochodów, ale jeszcze nie jako ja. No tak jak mówię, to nie jest proste. A właśnie może trochę do takiej kuchni nagrań, bo ty swego czasu nagrywałeś jakieś niezliczone ilości filmów. Jak wyglądał taki twój test i nie wiem, ile osób brało udział przy tym? Jak ty to w ogóle ogarniałeś? Tym bardziej, że dodam, że ja na przykład tutaj mam praktycznie wszystkie parki, a ty to miałeś w Krakowie Subaru. To są którego takie... nie testowaliśmy prawie. Znaczy, było. To są ale... takie rzeczy, których widzowie nie widzą, ale to się schodzi z czasu wszystkiego. Jak ty to ogarniałeś? No przede wszystkim nie byłem sam. Jakby byłem tym, powiedzmy, że frontmanem, na którego wszyscy w pewnym stopniu pracują. Natomiast no, kiedy pracowałem w Autocentrum, no to mieliśmy, jakby musieliśmy to sobie poukładać, bo kiedyś to było tempo rzędu 3 filmy tygodniowo. 3 filmy tygodniowe to 3 wycieczki do Warszawy tygodniowo, to są 3 przygotowania scenariuszy tygodniowo, nie mówiąc już o kilkukrotnym myciu każdego samochodu, to bo to przed takimi zdjęciami, przed takimi, w tym miejscu, w tym przejechaliśmy, znowu brudny, znowu... I to jest mnóstwo roboty, ale nie byłem sam. To jest jakby klucz, tak? Delegować pewne prace, no, czyli do Warszawy jeździłem jak musiałem. Bardzo często było tak, że scenariusze bazowe dostawałem od kolegów i co prawda zerywałem, no, siedząc tuż przed nagraniem, najczęściej. To było zawsze tak na zasadzie znowu niewyspany, bo znowu muszę to zrobić pod siebie, bo jakby dostaję scenariusz, który bazuje, powiedzmy, że nie twierdzę, że na Wikipedii, bo każdy tam daje coś od siebie oczywiście, ale to jest scenariusz, który no, mimo wszystko nie zawiera moich odczuć i emocji, więc ja muszę to wpleść na tyle, na ile jestem w stanie, uwaga, zanim spotkam samochód. No bo jakby ja już wiem coś o nim, ja już jeździłem poprzednią generacją, widziałem zdjęcia, może obejrzałem jakiś film wcześniej, więc już coś czuję, chcę to oddać. Natomiast no, bywało tak, że ja widziałem film, przepraszam, widziałem samochód w momencie, kiedy była rozkładana kamera, tak? I nagrywaliśmy tą część ze scenariusza, potem zabierałem auto, jeździłem jakiś czas i dopiero nagrywałem wrażenie z jazdy, no bo wrażeń z jazdy nie jesteś w stanie, o tak, jakbyśmy się teraz zamienili, to co bym powiedział, no że jedzie. Natomiast coś więcej, no to po jakimś czasie. Więc to trzeba było naprawdę mocno zautomatyzować i muszę powiedzieć, że w pewnym momencie to było takie trochę ciśnienie na ilość, bo to inaczej się nie da. To znaczy, albo się człowiek skupia na jednym samochodzie w nieskończoność i powstaje coś wyjątkowego, albo powstaje film z metra. Tak? I tych filmów z metra troszkę powstało, a jedynym usprawiedliwieniem takiego podejścia było to, że to się klikało. To znaczy, nie mówię teraz, że zarabiało, w tym sensie klikało, tylko zakładam, że skoro się klikało, no to było potrzebne, że to było po prostu ciekawe. Natomiast no, punktem wyjścia było prawdopodobnie to jednak, że ja jako informatyk postanowiłem zrobić coś, czego właściwie robić nie powinienem, czyli zająć się dziennikarstwem. I założyłem, że nie będę znowuż udawał kogoś, kim nie jestem, tylko skupię się na testowaniu od strony totalnie utylitarnej, praktycznej. I stąd jakby całe to mierzenie przestrzeni i tam, nie wiem, każdy miał tam swój pomysł, prawda, kolega z Norwegii tam bananów, skrzynki wrzuca do bagażniku, ktoś inny z metrówką biega w poprzek ekranu i co tam jeszcze, ale każdy miał taki swój pomysł, no ja miałem pomysł akurat naturalny, bo to jest 2-metrowca na przykład, czy szarpanie plastików, ale to nie był pomysł pod tytułem, teraz się wyróżnię od Marka Drivesa, dlatego że Marek był właściwie jedynym chyba obecnie na scenie youtuberem, który nagrywał, kiedy ja zacząłem. Bo w zasadzie to było tak, że chyba, no nie wiem, chyba tylko Marek był wtedy. Tak mi się wydaje. Bo ja pamiętam, że... nagrywamy, to go podpytam. To przekaż pozdrowienia. Jak ja pamiętam, Marek, że Marek... Pamiętam, że na prezentacji którejś tam generacji E-klasy byliśmy chyba w Hiszpanii.
I on mówi, ty wrzuciłbyś moje filmy do działu wideo na Autocentrum. Ja mówię, a spoko, fajne filmy, czemu nie? No i tam rzeczywiście udostępnialiśmy filmy, markę, co dzisiaj jest jakby nie do pomyślenia z punktu widzenia, jakby media należą do kogoś, tutaj czyjś kanał, ktoś udostępnia, o co chodzi, gdzie faktura i tak dalej. A wtedy to było takie bardzo naturalne, no bo w sumie ludzie szukają wideo, więc dlaczego? I nie. Więc w każdym razie do brzegu. Ja też zacząłem nagrywać w pewnym momencie, ale według formuły nie wyróżnię się tym, że szarpię za klamki, tylko uważam, że to jest potrzebne. Okay. Do tego zmierzam. I doszedłem do wniosku, że no to szarpanie za klamki i czyszczenie plastików, no że to jest coś, co ludzi interesuje, dlatego że są kliki. Bo jakby wszyscy mówią, o kliki, tam jakby, ale to jest dobre mieć kliki, jasne, dlatego że to potwierdza, że to, co robisz, ma sens. Więc czasem dzisiaj na przykład robię coś i nie mam klików, ale wciąż uważam, że to ma sens, dlatego że jakby zmieniły się troszkę perspektywy. Tylko że jak tworzę na przykład przez 3 tygodnie, siedzę nad filmem o oświetleniu, to był taki film, który tam miał, nie wiem, 10, może 20 tysięcy obejrzeń, ale ja wiem, że jakby on miał 5, to ja bym i tak był zadowolony, bo to jest film, którego nie ma drugiego i nie wiem, czy będzie na temat, a on jest skierowany nie do szerokiego grona, wiesz, że każdy tam sobie do obiadu obejrzy, a potem przerwie i nic nie straci, tylko kogoś, kto usiądzie i obejrzy jakby całość i będzie po tym, no nie wiem, czy mądrzejszy, ale na pewno bardziej zorientowany. Okay. No a właśnie odnośnie tych klików, jakie ty miałeś relacje z producentami, bo ty miałeś taką pozycję, że mogłeś powiedzieć, że samochód to jest kupa złomu, a oni dzwonili, że jest kolejny do przetestowania, czy miałeś jakieś awantury, jakieś takie, wiesz, nie ma więcej samochodów? Czy oni się bali tej pozycji twojej? Ja nigdy nie powiedziałem, że samochód to kupa złomu, bo ja wiem, że jest, może, albo może być taki trend, albo powiedzmy takie podejście na YouTubie czy w mediach, które nie mają struktury hierarchicznej, nikt nad tobą nie stoi i mówisz, co chcesz. I można jakby szokując publiczność mówić rzeczy wykraczające daleko poza tak naprawdę własny odbiór, prawda? Że wydaje ci się, że tutaj coś nie pasuje, tutaj coś nie pasuje. A jak powiem po prostu, słuchajcie, ta dźwignia jest do niczego, a to skrzypi, to nie. A jak usiądę i powiem, to jest samochód po prostu nadający się na złom, już teraz, zawiozę go, to będzie jakby więcej klików, nie? No tak. Ale nigdy takiego podejścia nie miałem. Po prostu wiem, że każdy samochód ma swoje plusy i minusy, pokazywałem to, pokazywałem tamto. Natomiast pamiętam, że kiedyś troszkę na przekór Panamera była, nowa Panamera wchodziła i też było parę ekranów, widziałem już parę błędów tam ergonomicznych. I zrobiłem film pod tytułem Wszyscy się zachwycacie Panamerą. Ja szczerze mówiąc też. Ale zróbmy film na przekór pod tytułem Nie wszystko złoto, co się świeci. Pokażę wam też minusy tej Panamery. I o dziwo znaleźliśmy tych minusów całkiem sporo i pokazaliśmy. I pamiętam, że tego dnia, kiedy zostało to wyemitowane, zadzwonili do mnie z Porsche i powiedzieli, że dadzą mi jeszcze jeden samochód, żebyśmy mogli jakby poczuć go lepiej, bo być może tamten nie dał pełnego obrazu. I to nie było na zasadzie przykupimy cię, bo damy ci, nie wiem, jeszcze trzeci samochód, o którym nie powiemy głośno i będziesz się cieszył, prawda, jeżdżąc po nocy po Krakowie jakimś 911 Turbo S Cabrio, tylko na zasadzie poznaj lepiej. Tak. Niech ci ten samochód do ciebie przemówi. Więc, Czyli bali się twojej pozycji. Oczywiście reakcja była. No, mieliśmy zasięgi, więc jakby trudno, tak, jakby dział PR odpowiada za to, żeby średnia była pozytywna, a nie negatywna, więc siłą rzeczy ten, kto robi tą średnią, jest pod ich jakby opieką, nazwijmy to. Tak może brzydko to teraz zabrzmia, opieką, po prostu też nie kontrolą, nie opieką, ale powiedzmy próbują utrzymywać relacje z tymi osobami. I to w dużym stopniu zależy, szczerze mówiąc, od marek, bo gdzieś tam na czele każdej organizacji stoi osoba, która ma pewien swój mindset na zasadzie, jak ten świat powinien wyglądać. No wiadomo, każdy to widzi inaczej. No i są marki, które mają tendencję do naprawdę obrażania się. A to się bardzo teraz zmieniło. Mam nadzieję. Tak, są marki, które traktują to zupełnie na luzie, więc to jest troszkę, tak jak mówię, zależy od bardzo konkretnej jednej osoby na szczycie całej piramidy. No dobra, a na przykład z drugiej strony widzowie,
Jak ty podchodziłeś do hejtu? Tylko hejtem nie jest, że ale słaby test. To nie jest hejt. Mówię o takim, no jest bardzo dużo ludzi w internecie, wiemy jakich. Brałeś to do siebie, może inaczej, wpływało to w jakiś sposób na to, co ty mówisz? Że na przykład w następnym teście może powiem inaczej, albo... Ja... Czy w ogóle nie czytałeś komentarzy? Może... Nie. Czytałem komentarze. Oczywiście tak jak każdy na początku przeżywałem komentarze, potem przeżywałem mniej, ale zawsze czytałem. Okay. Dlaczego? Dlatego, że trzeba uwolnić się od tego swojego ego, które mówi ci tak, ty prowadzisz kanał, który ma tam 200, potem 300, potem 400 tysięcy subskrybentów. Ty jesteś gość. Tam siedzi jakiś, powiedzmy, człowiek, który pewnie też ma zasługi, ale dla mnie on jest tylko małpa Czesio, tak? I ten Czesio mówi mi, że ja tutaj siedziałem noc, zerwałem scenariusz, potem montowaliśmy, potem kolorowaliśmy, potem coś tam jeszcze, potem... No i kasę dostałeś. I nagle ten Czesio mówi, że generalnie człowieku, sprzedałeś się. To tak? Najczęściej, tak. I jakby... Z jednej strony, i można to potraktować, no, ja to ćwiczyłem w autocentrum, bo w autocentrum jak ludzie do nas pisali na przykład, że na tej stronie nie ma informacji o średnim spalaniu. I ja przychodzę do programisty i mówię, patrz. On mówi, no idiota, jak to nie ma, jak jest? Ja mówię, nie, ty posłuchaj, on nie widzi, to znaczy, że ty zrąbałeś. Okay. Znaczy, że ty musisz przesunąć to wyżej, bliżej, pogrubić, na czerwono dać, strzałkę wielką, żeby on się nie pomylił, bo jakby... Okay. Tak jak się robi sprzęty dobre, idiotoodporne, tak strony muszą być idiotoodporne. I teraz przenosząc to na YouTube'a, musisz mieć jakby świadomość, że jeśli ktoś napisał negatywny komentarz, to musiał mieć punkt zaczepienia. Coś powiedziałeś, tak? Mhm. I chociaż powiedziałeś to w czystych intencjach i nikt ci naprawdę przecież nie płaci i naprawdę chciałeś dobrze, to jednak trzeba usiąść, odsłuchać ten film i znaleźć ten moment, który był tym triggerem, tak? I powiedzieć, okej, okay, może następnym razem ujmę to inaczej, albo sprawię, że ludzie nie będą mieli takich odczuć i jakoś to opakuję w inne słowa być może, wciąż mówiąc, co myślę, ale zrobię to inaczej, tak, żeby... Bo ja uważam, że jak 100 osób powiedziało sobie, to jest strona internetowa, która naprawdę nie odpowiada temu, co obiecuję. Tak, to jest do dupy, bo ja nie znalazłem spalania. A jedna na te 100 napisze do nas, wy, nie ma tutaj spalania, obiecaliście spalanie. I teraz to jest głos 1% osób, które tak naprawdę są rozczarowane. Mhm. I tak samo na YouTubie. Jak ktoś napisze do mnie, że sprzedałeś się, to trzeba pomyśleć tak, co najmniej 100 razy więcej ludzi tak samo pomyślało. Okay. I teraz pytanie, dlaczego? Gdybyś się sprzedał, to mówisz, kurczę, prawda? Poszło. Natomiast problem jest taki, że jakby te relacje z parkami prasowymi są zupełnie inne. Nie? Więc trzeba te komentarze, przepraszam, że tak długo odpowiadam, nie, ale trzeba te komentarze niestety traktować w oderwaniu od własnego ego, które mówi, ja mam rację, a oni nie. I wtedy dopiero zaczynasz z nich odczytywać to, co sprawia, że jesteś lepszym pisarzem, youtuberem, okay, człowiekiem jutro, tak? Mniej więcej w tym. Miałeś kiedyś moment, że znudziły ci się samochody? Może tego było za dużo? Nie pytam jeszcze o moment odejścia, bo tam był inny powód, tylko może przesyt, że już, wiesz, bo jest dużo osób, które patrzy, kurde, jeździ Porsche, nie, tu, a ty na przykład może był taki moment, że no dobra, Porsche, 17. Powiem tak, nie było momentu, kiedy znudziły mi się samochody, natomiast, bo gdyby mi ktoś podstawiał te samochody pod dom, czy zapraszał po odbiór, jakby nie chodzi, okay, o to, czy podstawia, czy generalnie udostępniał samochody i mówił, pojeździ sobie, oddaj za tydzień i nic nie musisz. Znam ten ból. To wtedy by było inaczej. Natomiast problem jest taki, znaczy problem, no to jest naturalna relacja, tak dają samochód, oczekują, że będzie ten film, że za każdym samochodem idzie praca. I można się znudzić nie samochodami, ale można się znudzić pracą. Okay. Dlatego, że jak robisz to raz w tygodniu, to jeszcze umówmy się, zostaje ci parę dni dla siebie. Natomiast jak robisz to 2 razy w tygodniu, to już masz przerąbane. A jak robisz to 3 razy w tygodniu, to do widzenia. To jakby wypalenie jest już za
pół roku. No, bo przesadzam, może w moim przypadku to było dłużej, ale jakby tempo zabija. I to jest słowo klucz w YouTubie. Tempo zabija. Zabija jakby kreatywność, zabija na dłuższą metę również kanał. Dlatego ja w tej chwili publikuję raz w tygodniu, a czasem i rzadziej. Ty miałeś takie poczucie, że ty możesz swoimi słowami sprawić, że na przykład, nie wiem, taki samochód, ludzie zrezygnują z zamówień, albo odwrotnie, że właśnie pozamawiają? Ty miałeś taką świadomość w sobie? Świadomości na moment nagrywania nigdy nie miałem, bo jakbym miał poczucie takiego, takiego wpływu na rynek, to strasznie bym się bał coś powiedzieć, bo jednak wydaje mi się, że każdy wchodzi na ten rynek z tym samochodem, mając jakieś tam swoje plany, nadzieje i tak dalej, tak? Więc ja starałem się to wszystko robić w oderwaniu od jakby reszty świata, tak? Czy oni to kupią, czy oni tego nie kupią? Niech kupią, ale wiedzą, że to nie działa, tak? Więc nie ma sprawy, nie ma to, żeby być najbardziej popularny samochód na świecie i zdobędzie wszystkie rankingi, ale niech każdy wie, że to skrzypi, tak? Więc ja starałem się w myślach jakby oderwać się od efektów finansowych tego, co robię, okay, skupiając się tylko na przekazaniu tego, co zobaczyłem przez ten tydzień. I czasem pamiętam, że kiedyś na wczesnym etapie miałem taką formułę, że mógłbym to mieć, mógłbym taki samochód mieć, ale to znowuż było w odniesieniu do mnie samego, więc starałem się unikać, być może kiedyś powiedziałem, być może kiedyś, nie wiem, nie pamiętam, ale mogłem gdzieś znowu wyrazić myśl, że ktoś mógł to usłyszeć, chociaż nie miałem takiej intencji, że kupujcie albo nie kupujcie. Nie wiem, może. Natomiast absolutnie nigdy nie patrzyłem na to z perspektywy oto ja sprawiam, że nie wiem, Toyota sprzedaje, a Volkswagen nie sprzedaje, albo odwrotnie, prawda? To jeszcze powiem, bo tak, to, że tego nie wplatałeś w filmy, że tak powiem, nie myślałeś o tym nagrywając, ok, ale jestem ciekawy, czy ty miałeś taką świadomość, bo wiesz, czemu pytam? Ja kiedyś samochody sprzedawałem, dawno, dawno temu. Wiesz, ile razy potrafiło być tak, że ktoś przyszedł i na przykład zrezygnował z zamówienia, bo tam, nie wiem, Pertyn źle powiedział o tym samochodzie. Potrafi nie tak ludzie robić. I tak samo z tobą. Ja wiem, że w komentarzach bardzo wiele, o zresztą, no do mnie ludzie przysyłali przecież masowo różne fotki, zdjęcia, jakieś komentarze w stylu obejrzałem twój film i kupiłem to. Albo obejrzałem czasem, rzadziej, nie kupiłem albo czegoś. Albo oczywiście kupiłem. Nie, bo albo w drugą stronę, tak. Dokładnie. W tą czy w tą. Więc ja jakby jako feedback dużo po, byłem w stanie odczytać, że to wszystko ma przełożenie. No ale kurczę, no gdybyśmy nie mieli żadnego przełożenia, to po co my to robimy, nie? No dobrze, po to robimy, żeby mieć to przełożenie i mieć świadomość, że pomagamy ludziom. No bo zakładając, że nie kłamiesz i naprawdę mówisz, że dobre jest dobre, a złe jest złe, to jak ktoś mówi, że zrobił zgodnie z tym, no to masz poczucie jakby, że nie poszło w piach, nie? Że ktoś pokierował się twoimi uwagami, wybrał tak. Oczywiście tak jak się domyślasz, ja dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest złe, a Pertyn powie, że dobre, a Marek powie, no, to że... To jest normalne. To... Tak. Więc każdy jest inny i każdy obejrzeć powinien tak naprawdę no, kilka różnych testów i wyciągnąć sobie to, co jest ważne, bo umówmy się, dla każdego w każdym samochodzie zupełnie co innego jest ważne. No to jest fascynujące wręcz, jak ja mogę wysiadać z samochodu i mówić, że po prostu nigdy w życiu nie podobał mi się, a ktoś później pisze wiadomość, że naprawdę chłopie nie znasz się, bo to jest świetne auto. No i każdy ma inne podejście. Spytam trochę o YouTube'a, o finanse. Jakby nie, znaczy jak chcesz, to możesz mówić konkretnie, ale nie musisz. Był taki moment, że właśnie jakiś moment, że pojawiły się nagle pieniądze na YouTubie, czy ty to trochę przegapiłeś ten moment? Bo kiedyś, albo może jakby to odnieść, na przykład kiedyś 100 tysięcy wyświetleń, a dzisiaj? Ja teraz nie mam 100 tysięcy wyświetleń, okay. Więc nie no, żartuję, no, ja mam tam chyba ze 400 tysięcy wyświetleń w skali całego kanału, ale żeby któryś film nabił 100 tysięcy, to już chyba mi się od roku nie zdarzyło, ale to jest jakby pochodne tego, no wiadomo, konsekwencja tego, że troszeczkę zrobiłem przerwę, algorytm takich rzeczy nie lubi, więc nie obrażam się wcale, bo to nie o to chodzi. W każdym razie w tej chwili straciłem wątek i musisz zadać pytanie jeszcze raz. Chodzi mi, czy był taki moment, pieniądze? Że pojawiły się nagle pieniądze z YouTube'a?
Pieniądze z YouTube'a pojawiły się wraz z oczywiście odsłonami, klikami, no bo tam nie ma innego. Tam jest po prostu liczba klików razy liczba przeklików reklam równa się wynik na koniec. I jakby my i tak nieźle zarabialiśmy, bo biorąc pod uwagę, że jakby nas oglądali, bo też robiliśmy rzeczy nudniejsze niż inni, tak? Szarpanie za klamki to jest mimo wszystko coś innego niż zrzucanie przyczep, przyczep, wiesz, i rozbijanie gdzieś tam jak w Top Gearze. Więc nasza średnia odbiorcy była inna, bo do nas przychodzili ludzie już, jak już oglądali to szarpanie, to wiadomo, że nie dlatego, że szukali rozrywki, bo to żadna rozrywka, tylko dlatego, że chcieli ten samochód kupić. A to z kolei sprawiało, że jakby trafialiśmy na ludzi, którzy tak, mieli pieniądze, mieli odpowiedni wiek. To był po prostu target dla reklamodawców. Oczywiście gdzieś to im tam wychodziło w ich sieciach reklamowych i w efekcie ludzie, którzy oglądali nasze akurat filmy, byli jakby w oczach tych pieniędzy płynących przez żyły, prawda, internetu, ci bardziej perspektywicznie. Więc my per 1000 obejrzeń zarabialiśmy więcej niż przeciętne. No ale i tak nie było to nigdy coś, co mogłoby na przykład wystarczyć do utrzymania, nie wiem, wielkiej ekipy, która na to pracuje. To musiało być tak, nagrywane po angielsku, żeby to były inne stawki. Tak, bo to dokładnie. I mimo wszystko iść w miliony, a nie w setki tysięcy. I wtedy za tym idzie pieniądz. Natomiast no, to wszystko i tak zwielokrotnia się no, w momencie, kiedy zaczynasz współpracować, tak? Czyli iść poza YouTube, tylko mieć jakąś tam stałą współpracę, tak jak ja na przykład latami współpracowałem z Michelem, tak? Albo z Mubi współpracuję do dzisiaj, można powiedzieć, tak? Że tam powtarzam jak mantrę, dlatego że gdzieś to kropla do kropli, ziarenko do ziarenka. Tak, mówię po Elmomany przez Zachar. Zapraszam. A nie przyszedłem tu reklamować, nie, słuchaj. Ale natomiast dopiero to sprawia, że jesteś w stanie jakby mieć taką skalę, bo nie jesteś w stanie dzisiaj robić 100 tysięcy, a jutro robić 200, a pojutrze 400, bo to jest zawsze organiczny, powolny wzrost, chyba że cię, nie wiem, Make Life Harder udostępnie, nie? Natomiast przy współpracy możesz dzisiaj zarabiać, prawda, 5 tysięcy, a jutro zarabiać 10 albo 15, dlatego że akurat masz sponsora zwyczajnie. Więc oczywiście pod takiego sponsora też trzeba się postarać i pod tym się z tego jakoś wytłumaczyć, raportów napisać 150, a na końcu już mówisz, Boże, po co ja to robię? Ale generalnie to jest jedyna droga, żeby z przelicznika liczba klików, liczba złotówek, przejść na poziom, który pozwoli ci wymienić sprzęt na nowy, nie czekając, aż ten się rozleci i tak dalej. A powiedz, bo tak mi się jeszcze skojarzyło, powiedziałeś o Marku, jak to kiedyś było, że potrafiliście sobie, nie wiem, wrzucić jego firmę na autocentrum, a był ktoś, jak tak sobie sięgniesz, z kim, nie wiem, taki jakiś największy rywal, z kim się ścigałeś może nawet tak podświadomie trochę? Był jakiś taki kanał, osoba? Wiesz co, chyba nie do końca. To znaczy wiadomo, że konkurencja sprawia, że ludziom się chce bardziej i warto taką konkurencję mocno mieć. Bardziej to chyba było na płaszczyźnie jakby webowej, czyli przy okazji autocentrum, myśmy tam mieli zawsze tam Moto Interia, Moto WP i tak dalej, to były statystyki, gdzieś tam próbowaliśmy w mega panelu być jak najwyżej. Natomiast przy YouTubie, no, ja zacząłem nagrywać dosyć wcześnie. Tak. I zrobiliśmy to najpierw na autocentrum, potem ja robiłem na Zacharow i gdzieś ta baza widzów i ta baza zasięgów urosła do pewnego poziomu, który sprawił, że jakby wszyscy nas, można powiedzieć, gonili. Tak. I to sprawiło, że nie zaczynałem dnia od sprawdzania, czy tam ktoś, kto zaczął 5 lat później po mnie,
i już ma 100 tysięcy obejrzeń, czy nie. Przez chwilę mnie kręciło to, że goniliśmy Marka na przykład. Bo Marek tam miał już, nie wiem, 50 tysięcy subskrybentów, załóżmy, a ja miałem 10, więc było takie odświeżanie tam parę razy w tygodniu. Jeszcze 40 do dorobienia, jeszcze 25 i tak było powoli tam do przodu. To było przez chwilę ciekawe. Potem jakby nie dlatego, że wyprzedziliśmy i przestało być ciekawe, tylko dlatego, że stwierdziłem, że to w ogóle nie ma sensu, nie ma przełożenia na to, czy ja chcę dalej pracować i czy odniosę sukces w sensie liczby wyświetleń, bo można mieć naprawdę 10 tysięcy subskrybentów, ale opublikować dobry film, jasne, który pójdzie w miliony. Można mieć, tak jak ja teraz, 400 tysięcy i opublikować film, który będzie miał 5 tysięcy obejrzeń, tak? Jakieś tam nudne wykłady o oświetleniu, który publikuje z pełną świadomością, że nie będą się klikać, ale dla tych 5 tysięcy, którzy obejrzeli to ważne, od początku do końca, to jest materiał bez alternatywy. Nikt nic takiego nie opublikuje, więc to robię. Nie zadam Ci wszystkich pytań, bo nie mamy tyle czasu, więc może ostatnio o samochodach. Siedzimy w, nie dość, że elektryku, to w chińskim elektryku. Nie chcę rozwijać tego tematu jakoś szerzej, ale powiedz, co Ty w ogóle sądzisz o tej całej elektryfikacji? O elektryfikacji sądzę dokładnie to samo, co o LPG-zacji, dieslacji i benzynacji. Czyli po prostu jest to rodzaj napędu, który powinien być dostępny do wyboru, tak jak każdy inny. Ważne słowo, tak, do wyboru. I tak długo, jak mamy ten wybór, nie będziemy doświadczać tego, co doświadczamy dzisiaj, czyli publikujesz test elektryka i masz 150 komentarzy, jak ty promujesz i kto ci to płaci i tak dalej. Jak testujesz diesla, to zaraz ci od elektryków zaczynają cię atakować. Jesteś zawsze targetem, jesteś zawsze po złej stronie. Natomiast, a to wynika z tego, z frustracji, że ten wybór jest zabierany, albo przynajmniej jest taka perspektywa na dzień dzisiejszy. Chociaż mam wrażenie, że troszkę to zelżało. W każdym razie, jak będziemy mieli wybór, naprawdę jest to po prostu jedna z opcji. I na przykład zima, Portugalia. Ja mam tam diesla i dwa elektryki. Dwa elektryki, za którymi nikt nie płacił, nie dopłacał, nie mam żadnych ulg, wszyscy mają to w nosie, nie ma obóz pasów, nie ma ani, w ogóle nie ma, a nie, jest jedna ulga, nie płaci się rocznego podatku drogowego. Tyle. Więc jesteś tam 150 euro do przodu rocznie. I to jest cała jakby, powiedzmy, przewaga elektryka nad dieslem. Poza tym nic. Ale kupiłem jednego, kupiłem drugiego. Dlaczego? Dlatego, że to mi się po prostu zwyczajnie jakby opłaca i jest to dla mnie najwygodniejsza opcja. No tak. I tak powinno być. Każdy sobie po prostu przekalkuluje. Jeżdżę tyle albo nie jeżdżę tyle. Mam gdzie ładować albo nie mam gdzie ładować. Właśnie. Lubię to w ogóle. Albo lubię, jak burczy silnik i mi z tym dobrze. I jak mi dobrze, to kupuję. Jak niedobrze, nie kupuję. Koniec, kropka. Nie? Dlaczego nie ma wielkich bitew o to, czy jest LPG w tym samochodzie, czy... Bo dlatego, że jak ktoś chce założyć, to założę. Jak nie chce, to nie. Koniec tematu. Nie ma co się rozwodzić. Więc elektromobilność jest generalnie super. I tak długo, jak to pasuje do koncepcji, do tego, co ta elektromobilność dzisiaj jest w stanie nam zaoferować. Dlatego mam diesla, bo jak czasem chcę wyskoczyć autem do Polski albo z Polski do Portugalii, to nie będę przecież skakał od ładowarki do ładowarki, tylko tankuję 3 razy i jestem na miejscu, prawda? Więc dlatego niech każdy po prostu ma wybór. I to jest generalnie wybór. I to mogło być słowo wybór, to mogło być krótka odpowiedź na Twoje pytanie. To może tak prawie na koniec. Chciałbym wrócić trochę do tej sytuacji, przez którą Ty w zasadzie zniknąłeś. Może jakoś nie rozwijając bardzo, może nie wszyscy widzieli Twój film, czy nawet to były filmy. W dwóch zdaniach powiesz, czemu chodzi mi o tą sytuację z knajpy. Tak. No, rzeczywiście miałem jakiś tam problem zdrowotny i ten problem zdrowotny ciągnął się za mną dosyć długo i powolutku z niego wychodziłem i to na tyle długo na szczęście trwało, że miałem dużo czasu, żeby to wszystko przemyśleć i przekonać siebie, że to nie jest przypadek, że to nie jest taki tylko chwilowy jakiś dół, tylko jest to problem, na który solidnie i uczciwie przez całe życie zapracowałem. O to chcę dopytać, czy to w ogóle,
Czy cię to, zmieniło cię to? Nie pytam o pracę, tylko ciebie. Tak, zmieniło mnie to, dlatego że nie gonię aż tak bardzo jak kiedyś. W ogóle sam się zdziwiłem, obserwowałem się sam, niepracujący Zachar. Znaczy, zawsze tam coś dłubałem, robiłem, bo jakby jak odkleiłem się od komputera, to zacząłem robić inne rzeczy, tak? I jakby stwierdziłem, okej, ja nigdy nie wiedziałem, że gdzieś w domu jest śrubokręt, ale co dalej z tym się robi? Nie bardzo. A teraz elektryka, stolarstwo, metal, spawanie, słuchaj, irygacja, hydraulika. Niczego się nie boję, bo jakby przerobiłem to, żeby nie zdziadzieć, jakby nie siedzieć, nie nagrywam, nic nie robię, czasem tam nagram reklamę, mówię, tak, i tyle. Tylko robiłem dalej coś, jakby nie mogę powiedzieć, że siedziałem i nic. Tylko rozwijałem się w kompletnie innym kierunku i to mnie tak strasznie wzmocniło od strony takiej świadomości, że wszystko mogę i mimo, że tam już mam prawie 50, to ja mogę kompletnie w nowe tematy wejść i da się. A masz jakieś przemyślenie po tym wszystkim z perspektywy, gdzie jest jakiś złoty środek, żeby się tak jak najpa nie wydarzyło? Jest jakaś lampka, która się powinna zapalić w jakimś momencie? Wiesz co, ja po tym jak to się wydarzyło i podzieliłem się tym z widzami, dostałem ogromne ilości wiadomości, w których no, po prostu ludzie opowiadali to samo. I zawsze wspólny mianownik jest taki, że jak cię kopnie, to dopiero. Jakby problem jest taki, no że dopóki cię nie kopnie, to wydaje się, że jesteś niezniszczalny. I wydaje się, że jeszcze tutaj kredyt spłacić, jeszcze tutaj samochód zmienić, jeszcze gdzieś tam działka i tu, a sąsiad znowu kupił, a słuchaj, jeszcze zostanę dłużej po pracy, a nagram jeszcze jeden film jakiś z youtuberem i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma tam swoje jakieś poletko, na którym orze. I można zawsze zostać dłużej i coś porobić. No i to jakby, szczególnie jak się przekłada na pieniądze, no daje takie poczucie, że no w sumie skoro się przekłada, to trzeba cisnąć dalej. No i w pewnym momencie, jak ktoś no, znajdzie w sobie tyle siły, żeby powiedzieć stop, albo nie stop, tylko wycofać się troszkę z tej gonitwy, No to być może go ominie ta przyjemność uświadomienia, że to była zła droga w postaci jakiegoś mocnego kopniaka w dupę, nie? Natomiast większość ludzi potrzebuje niestety tego kopniaka i dopiero po nim zaczyna weryfikować, czy to wszystko dobrze się układało i ja niestety, albo stety, albo niestety jestem w tym gronie, bo dobrze się bawiłem, w życiu dnia nie przepracowałem, jak to się mówi według tej koncepcji. No i gdybym się męczył w tej pracy, to pewnie bym do tego nie doszedł, ale nie męczyłem się niestety. Ja może wytłumaczę w sumie na koniec, czemu my nie jedziemy, bo ja zawsze jadę, jest takie słońce, żeby nas nie było widać. I może na sam koniec takie pytania już zupełnie jakby nie związane z motoryzacją, tylko tak bardziej może, żeby troszkę ciebie poznać. Tak na odpowiadaj szybko, ja chyba sobie wezmę kartkę, bo będzie prościej. Typu cola czy Pepsi? Ani to, ani to. Pop czy rock? Pop. Schabowy czy sushi? Sushi. Wieczorem książka czy film? Książka. Morze czy góry? Morze. No i najważniejsze, słoneczny patrol czy przyjaciele? Wiesz co, ani to, ani to. O! Jakoś tak nie zachwyciłem się żadnym. No dobra, ja ci bardzo dziękuję za spotkanie. Miałbym jeszcze jakieś 700 pytań, ale to może następnym razem. Spokojnie, za 7 lat znowu się widzimy. Dokładnie. Życzę przede wszystkim zdrówka i żebyś był szczęśliwy, bo już tych klików to ci nie potrzeba. Ja również ci życzę wszystkiego dobrego, wielu klików, dużo zdrowia i wielu subskrypcji. Dzięki za spotkanie. Dzięki. Trzymajcie się, hej. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, cześć.